Też mam taką presję, żeby wstać i powiedzieć. To jest takie niesamowite. Czuć tą Bożą obecność. Nim zacznę, czym się płakać chcę. Nie chcę opowiadać długiej historii, tylko najnowszą moją. Moje najdawniejsze dzieje gdzieś tam w internecie są dostępne, ale historii Pawła z Grzesiem związaną, to jest coś takiego, że Grzesiu, kiedy spotkał Pawła, czy miał tą rozmowę telefoniczną, to już był brat zahartowany w boju. Wiele przejść, wiele przeżyć, już taki duchowo silny mocarz, nie? A tu nagle pojawia się ktoś, coś i nagle on zaczyna nowy rozdział, tak jakby od zera. To jest absolutnie niezwykłe, że tak się dzieje w relacji z naszym Bogiem. I proszę nigdy nie myśleć, że osiągnąłem już jakiś pułap, gdzieś coś wysoko, daleko, bo to, co najlepsze, jest przed nami cały czas. Nie? Widzę, że trzeba być otwartym. A ja to chcę powiedzieć w swoim przypadku, w kontekście życia z takiego zewnętrznego spojrzenia, najtrudniejszego w całym moim. Mam w tej chwili 62 lata. Miniony rok z hakiem to był najtrudniejszy czas w moim całym życiu. Ciężko chorowałem na COVID, później moja żona zmarła w zeszłym roku. Mnóstwo innych trosk, problemów się zwaliło, to nawet trudno wymieniać. Taka masa różnych rzeczy, że mogło tylko przygnieść i powalić. Ale na czym polega to świadectwo, o którym chcę powiedzieć? Wiele tekstów biblijnych wydawało mi się, że rozumiem dopiero teraz. Teoretycznie znałem na pamięć taki tekst Rzymian 8, 28 chyba. Wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy Boga kochają. To jest taki prosty werset. Tylko co znaczy wszystko? Nie? No właśnie, to wszystko. To są najgorsze tragedie z ludzkiej perspektywy patrząc. I wiecie, co Bóg ze mną zrobił? Że ja Bogu dziękuję za te cierpienia. Dziękuję Ci, Boże, że mnie to spotkało. Bo takiej bliskości Boga, jakiej doświadczyłem w tym stanie, to nie zdarzyło mi się wcześniej. A idę tak za Panem już, no nie wiem, lata idę. Nie, i jest coś nowego. Coś się wydarzy, tak z jednej strony traumatycznego, po ludzku myśląc, a z drugiej strony Bóg się objawia w taki sposób, jak nigdy wcześniej. Nie? Więc jest to świadectwo, które pokazuje no wielkość, no cudowność Boga. Brak słów, żeby o tym w ogóle opowiedzieć. Nie? W dzień pogrzebu mojej żony poszedłem do służby po południu. Miałem takie przekonanie, że najlepiej by mi było zamknąć się w mojej samotni i tam sobie popłakiwać gdzieś i biadać nad swoim ciężkim losem. Ale ja miałem coś umówionego, coś istotnego, coś ważnego i poszedłem do służby. Zwiastowałem wtedy ludziom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu, na różne sposoby wykluczonym. I powiem wam, że tak jak wtedy odczułem Boże błogosławieństwo przy tym usługiwaniu, to nie pamiętam, ja byłem tak uniesiony, na skrzydłach wracałem. W dzień pogrzebu mojej żony. Zostałem tak mocno dotknięty przez Pana. I to, co tutaj mówimy cały czas o doświadczeniu realnej bliskości, realnej obecności Pana, to jest właśnie coś, co jest fundamentem, na którym stoimy. Żadne boje doktrynalne, żadne jakieś inne kwestie, bo będziemy się różnić na mnóstwo sposobów. Ale prawda jest w Jezusie. Prawda jest w Jezusie, w tym żywym i prawdziwym, który wtargnął do mojego życia. Nie waham się też tego słowa. I dzięki Ci, Panie, za to zrobiłeś. Amen. Amen.